Hejo, jestem dzisiaj z gościem specjalnym, czyli z Pauliną. Cześć! Paulina ma naturalnie falowane włosy, które zawsze były gdzieś tam ukrywane, rozczesywane, chowane pod kucykiem, pod warkoczem i tak dalej. I tak naprawdę nigdy ich tak właściwie nie stylizowała, nie pielęgnowała. Więc dzisiaj zobaczymy, co uda się nam z nich wyciągnąć, jaki tam skręt z tego wyjdzie i właśnie tak poprawnie je umyjemy i wyslizujemy, więc zapraszamy do oglądania dalej. Więc zanim pójdziemy pod prysznic do wanny i umyjemy tak poprawnie włosy, to może Paulina opowie nam co nieco o swoich włosach. Więc czy widziałaś już tak od zawsze, że te włosy się falują, są podatne na skręt, czy jednak traktowałaś je tak całe życie jako proste, które po prostu delikatnie się puszą? Proste, które delikatnie się puszą, nigdy jakoś specjalnie o nie nie dbałam. Zawsze je rozczesywałam, wycierałam ręcznikiem, okay. Czyli wszystko robiłam nie tak jak trzeba. A więc spróbujmy właśnie wydobyć trochę ten skręt, bo generalnie Paulina ma na pewno falowane włosy, gdzie nigdzie pojawiają się czasami rulony na końcówkach, więc mam nadzieję, że uda nam się trochę wydobyć taki skręt typu whirly, czyli właśnie taką mieszankę fal i loku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Paulina ma włosy średnio porowate, grube, mega zdrowe. One nigdy nie były farbowane, to jest naturalny kolor jej. No więc no, przepiękne włosy oczywiście z natury i zawsze każdej zazdrościł, bo miała najdłuższe w ogóle włosy w naszym małym mieście. Więc zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, więc zapraszamy Was teraz do łazienki i zaraz wrócimy już z omówieniem produktów, których użyłyśmy. Jesteśmy już po myciu. Jak wrażenie póki co? Bardzo było męcząco? Dobrze. Trochę męcząco, ale mam nadzieję, że będą dobre efekty. Nie miałam takich gładkich włosów. Tak, po spodziewaniu masek. Tak. No, to tak, chyba nigdy nie robiłam wszystkiego dobrze.
Dobra, to tak opowiemy teraz, czego używała w ogóle Paulina przy tym myciu. Na początku planowałyśmy, żeby użyła tylko tej odżywki, czyli proteinowej orchidei. To jest generalnie odżywka do włosów wysokoporowatych, ale Paulina, tak jak mówiłam, ma włosy średnioporowate, ale tak czy siak włosy średnioporowate też się z tą odżywką lubią. To są proteiny, to są małe cząsteczki i duże cząsteczki, więc tak planowałam, żeby właśnie to nałożyć na jej włosy, ale że było tej odżywki trochę zbyt mało i po prostu to już jest denko, to zmieszałyśmy to jeszcze z proteinową magnolią, czyli już właśnie odżywką typowo do włosów średnioporowatych. I to sobie nałożyłaś na początku na włosy i później, czego nie robiłaś? Nie, spłuki. Tak, bałaś tego. To było OMO, więc na początku właśnie jako pierwsze O poszły odżywki proteinowe, a następnie jako M użyłaś tego szamponu, jak ci się on pienił. Całkiem dobrze czy średnio? Tak. Dobrze. To jest generalnie szampon delikatny. Ja myślałam właśnie, że nie będzie się pienił, ale pienił się jak taki dosyć... Tak, bo jest często takie przeświadczenie, że ten, że szampony naturalne, takie delikatne się nie pienią i że jest lipa. Ale właśnie kiedy dobrze zmoczymy skórę głowy, to raczej nie ma z tym problemu, a ty dobrze moczyłeś, więc wszystko poprawnie zostało wykonane. I po spłukaniu tego szamponu przeszłaś do zamknięcia pielęgnacji emolientem, czyli do użycia emolientowej odżywki. Jak ci się podobał zapach? Bardzo. Bardzo schudziutki, nie? Mega. I co, to po tej odżywce miałeś takie miękkie włosy, czy po tych już? Już po tych. Tak? Okej. Okay, ale po tych już w ogóle ekstra. No i na sam koniec właśnie po spłukaniu tej maski Paulina przeszła do stylizacji włosów Sayosem. Wybrałam Sayosa, ponieważ Sayos to jest taki kosmetyk, po który tak naprawdę sięgają w większości włosomaniaczki właśnie przy takich pierwszych myciach. No bo jednak to jest kosmetyk drogeryjny, kosztuje kilkanaście złotych, około 10-12. Więc to jest taki produkt, po który każda z nas może sobie sięgnąć właśnie na początku pielęgnacji, kiedy jeszcze nie chcemy wydawać dużo kasy. Więc tak postanowiłam właśnie, żeby zrobić to takimi kosmetykami dosyć przystępnymi, powiedzmy. I jak tam Sayos ci się podobał? No dobrze, mam nadzieję, że po prostu efekty będą dobre. Bo generalnie ty używałaś już stylizatorów innych, tak? Czego używałaś? Tak, używałam takiego Umberto Giannini. Tak, dokładnie. Różowego żelu. Tak. No ale on nie dawał mi dobrych efektów, przez co się też trochę zraziłam, że jednak wyszłam z domu i one już były no, nieciekawe te włosy. A w jaki sposób w ogóle myłaś wcześniej włosy, na przykład porównując do tego, co teraz było? Na przykład jakie błędy zauważyłaś się wcześniej na przykład? Na pewno to, że się nakładałam stylizator. W sensie? Nakładam praktycznie na same końce, a nie tak tutaj od góry. Czyli pojawiały się głównie fale na samych końcach, tak, tutaj dokładnie, a tutaj były rozprostowane. No to taki główny błąd. Coś jeszcze było, ale już nie pamiętam. A umo robiłaś normalnie? No kilka razy się zdarzyło, ale ja w ogóle nie ogarniałam tych odżywek, jakie trzeba nakładać, więc tak? Więc jak robiłam, to na przykład dwie emolientowe, później mówiłaś, że użyłam, więc to było też raczej złe. I mówiłaś też, że na przykład nie zdarzało ci wcześniej tak wysoko dojrzeć z odżywką. Na przykład Tak, nigdy tego nie robiłam. Zawsze myślałam, że to tak trzeba... Właśnie na końcu. Tak, i dalej się nie rusza. I dlatego właśnie Paulina mówiła, że ma czasami kołtunę na karku i się okazuje, że po prostu tam z odżywku nawet nie dojeżdża, więc teraz już będzie wiedziała, żeby to robić. No i tak, Paulina nie będzie czekać, aż te długie, długie, długie włosy jej będą wysychać samodzielnie, no bo jednak aż tyle czasu nie mamy, musiałyśmy do wieczoru tu siedzieć. Więc sięgniemy po suszarkę, po dyfuzor Gama i zaraz pokażemy Wam się z efektami końcowymi. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie przepięknie, trzymam mocno kciuki. Dobra, więc do zobaczenia. Okej, Paulina już jest chyba w 100% wyschnięta. Trochę to trwało, podsuszyłam jej włosy suszarką z dyfuzorem z Gamą. No to już zajęło nam chyba z pół godziny, tak myślę. Później jeszcze schła naturalnie, żeby te włosy to schły same. No i teraz mam tutaj słucharki, są dosyć sztywne włosy. Pierwszy raz noszę słucharki w ogóle na włosach, co? Tak, nigdy nie miałam takiego. A wiedziałaś w ogóle, czym są słucharki, czy nie? Nie wiedziałam. Jest zawsze się zastanawiało, co to jest właśnie te słucharki na grupach i na filmikach. No to słucharki jest właśnie zaskinięty stylizator na włosach i właśnie jak mamy taki mocny żel, to szczególnie te słucharki się pojawiają. Więc teraz będziemy je odgniatać i chciałaś coś powiedzieć jeszcze do kamery. Tak, o tym, że nie miałam pojęcia, co zrobić z włosami po tym całym ugniataniu. Nie wiedziałam, jak je ułożyć się w przodu, tak, wstać, żeby ich nie uszkodzić. Zawsze jakoś tak rozczapierzałam, dotykałam, no i to powodowało, że po prostu nie były skręcone. No rozwalały się po prostu. Tak. A trzeba po prostu delikatnie wziąć na bok i wtedy wstać i wszystko już jest wszystko w porządku. Stało się jasne. Tak, więc teraz powinien sobie odgniecie sama sucharki, ewentualnie z moją delikatną pomocą i zaraz zobaczycie taki efekt już końcowy.
No dobra, mamy już tutaj uśmiech wielki. Słuchawki są odniesione. Jak ci to wszystko podoba? Bardzo mi się podoba, są śliczne. Piękne. No moim zdaniem się super pomalowały i właśnie mamy też taki delikatny zawiasek dookoła siebie, więc moim zdaniem one mają mega taką tendencję do bycia włosami wearly, czy tylko właśnie mieszanką fal i loków, więc gdybyś tak bała nie cały czas, to moim zdaniem właśnie tak się kręciły. Będziesz to robić częściej? No postaram się, no, ale są śliczne. No. Warto. Warto naprawdę. Tak, warto. Polecam. Są jakieś sztywne, na przykład czujesz coś nie tak jest? Nie, już teraz nie. Po tym odnieceniu jest super. Są właśnie mięciutkie wręcz. No moim zdaniem wyszło super, bo włosy i tak dalej błyszczą, mają ten taki naturalny blask w sobie dalej. Są pofalowane, nie ma jakichś takich splątań, nie wiem, takiego puchu, matowości i tak dalej, tylko właśnie wyglądają naturalnie. Pięknie, no moim zdaniem wyszło super, więc zachęcamy Was bardzo serdecznie. Jeśli macie właśnie takie włosy podatne, takie niesforne, puszące się, nie do końca proste, trochę pofalowane, trochę kręcone, to zachęcamy bardzo mocno do dbania o nie, prawda? Tak, dokładnie, zachęcam. Dobra, więc zaraz jeszcze pokażemy Wam, jak Paulina macha włosami i zapraszamy Was na mojego Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownię oraz Careers Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Teraz mówimy pa, pa. Pa, pa, pa.